Państwu. Obiecałem sobie, że o rzeczach bardzo poważnych będę mówił frywolnie, o rzeczach globalnych potem posiłkował się drobiazgami. A dlaczego? Dlatego, że świat przyspieszył. Dostrzegacie Państwo, choćby ci, którzy przez kilka ostatnich lat spotykali się systematycznie, jak każdy tutaj ma nowy problem. Ja podsumowuję to, co osiągnął dotychczas i daję coś nowego. Wszyscy ci, którzy się zatrzymali, jak nigdy dotąd, już się cofają. W związku z tym, mimo że zaczęliśmy nasze seminarium, nasze konferencje od pozytywnego takiego informacji, że nie jest tak źle z cenami mleka, nie jest tak źle z produkcją, nam jednym z nielicznych w Europie wzrosło, wszystkie te uwolnienie kwoty mlecznej okazało się, że zostało zagospodarowane, a liczba krów się w Polsce powiększyła, ale nie dopowiedzieliśmy, że powiększyła się nic dlatego, że załamała się cena wołowiny. W związku z tym nie było gdzie sprzedawać, bo Turcja, znajdująca się w wielkiej inflacji, przestała importować, parę rynków także krajów islamskich odeszło. Mamy w tej chwili te wielkie ciśnienie związane z szeroko pojętym halalem, czy innymi obostrzeniami religijnymi, to wszystko się przekłada. Więc popatrzmy jeszcze raz na chwilę i zobaczmy, jak to jest z tym krowim mlekiem. Ja będę mówił o Germanii, Państwo sobie czytacie, a informuję, że na jaruzmałpa.gruzinski.pl wszyscy ci, którzy napiszą, dostaną nie tylko tą prezentację, ale jeśli Państwo wskażecie swoje potrzeby albo kraj azjatycki, o którym się w sposób szczególnie interesujecie, to dostaniecie dodatkowe informacje o tym kraju, o tym rynku i o osobach, które mogą Was służyć kontaktem, informacją i przejściem do tego, żeby nie popełnić błędów. Za często polski sektor przetwórczy, polski sektor rolniczy, przypomnę, że mamy dwie tylko branże, które eksportują ponad 30%, ponad 30 miliardów euro. To jest branża automota, która znajdzie się w dramatycznie trudnej sytuacji po ostatnich danych ze stycznia. No i to jest branża, wasza branża, która w sektorze mięsnym stoi przed dylematem, jeśli chodzi o ASF, w sektorze drobiarskim stoi przed dylematem, jeśli chodzi o ptasią grypę. Wszyscy stoją przed dylematem, co z wyjściem Wielkiej Brytanii, jak to się wdroży w praktyce, bo rynek brytyjski był drugim rynkiem odbioru polskiego eksportu. Szczególnie na tym rynku realizowaliście Państwo, ci, którzy zajmują się produkcją mleczarską, trochę wyższe marże. Ten rynek będzie pod olbrzymią presją dzisiaj Nowej Zelandii w wyrobach mlecznych i będzie pod olbrzymią presją Stanów Zjednoczonych. To już się dzieje, to się dzieje na poziomie polityki i dyplomacji, bo nikt nigdy 10 lat temu nie zwołałby konferencji prasowej i powiedział do rolników brytyjskich: ej, chłopaki, od produkcji drobiu, nie myślcie, że wy będziecie sabotować nasz dróg. Idziecie za Atlantyk w sojuszu, bo wyszliście z Unii, więc wybijcie sobie to z głowy, że będziecie chronić własny rynek zakazem czyszczenia i konserwacji związkami chlorów. W związku z tym pokazuje, że my musimy to w sposób szczególny śledzić, no i choćby grudzień, a teraz informacje z stycznia z przemysłu niemieckiego są bardzo interesujące i niestety mało optymistyczne. W związku z tym, jeśli założymy i słusznie, że wszyscy, którzy tu siedzą na tej sali, w znacznej mierze są uczestnikami rynku europejskiego i działo się to jeszcze przed koronawirusem, no to ta dynamika spadku ostatniego kwartału, a szczególnie grudnia, czy dzisiaj już informacje z gospodarki niemieckiej ze stycznia pokazują bardzo wyraźnie, że szykuje się fala niesamowitych wyzwań. Ja świadomie będę uciekał z kwestii makroekonomicznych, ale chcę Państwu przypomnieć, że w roku 2018 na 18 miesięcy rozpoczęła się pierwsza faza wojny handlowej Stanów Zjednoczonych Chiny. Produkty chińskie zostały obłożone 380 miliardami cła, produkty w odwecie amerykańskie 98 miliardami. W efekcie obie strony poniosły olbrzymie konsekwencje. No i dzisiaj z powodów politycznych, jak się pojedzie do środkowych Stanów i się ogłosi, ale patrzcie, Chińczycy kupili, zapowiedzieli kupienie dodatkowo 2 miliony ton soli, to nie wynika z tego, że ktoś za wielkim murem uległ tej presji polityczno-ekonomicznej. Nie. Zapadła decyzja, że Chiny w ciągu 2 lat podwoją produkcję kurczaka. W związku z tym miejmy świadomość, że dzisiaj ten dramat, który się rozgrywa, przypomnę, prowincja Hubei, dzisiaj 15 tysięcy nowych zarażeń. Dobre informacje z Korei, ale choćby w Singapurze mamy do czynienia z potężnym tąpnięciem, bo jeszcze w piątek rząd podniósł status zagrożenia z poziomu żółtego na pomarańczowy i co? I musiał wprowadzić reglamentację. Ci, którzy nie poszli do sklepu, nie kupili po 10-15 kg ryżu, jak usłyszeli, że jest reglamentacja, to poszli i zaczęli kupować. Nagle się okazało, że się zerwały te więzi. No i teraz prześledźcie bardzo uważnie
tych, których obsługujecie, mówię o tej części technicznej, tych, którzy produkujecie, którzy odbieracie te informacje w swoich zakładach, odpowiadacie za technikę i technologię. Nie ma wśród nas za dużo handlowców, ale myślę, że oni dzisiaj są pod szczególną presją. To jest po pierwsze, trzeba się certyfikować. Uwaga! Świat nasz niespodziewanie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu miesięcy odszedł od filozofii głośno deklarowanej przez czołówkę polityczną, że będzie to świat umów o wolnym handlu. Patrz przykład Singapuru w roku 2014, goszczący w Polsce premier, tego zasłużony staruszek poinformował, że Singapur ma 86 umów o wolnym handlu, bo stał się fenicją współczesnego świata i bramą kojarzenia biznesu. Takich chętnych na takie bramy jest bardzo wielu. Otóż chcę powiedzieć, że w imieniu Polski, to wynika z mojego doświadczenia poprzednich, ale także dzisiejszych, my powinniśmy być hubem przyjaznych, dobrych relacji ze światem arabskim Unii Europejskiej, ze światem azjatyckim. To zadanie musimy sobie postawić. Uwaga, musimy to sobie postawić zadanie z bardzo wielu powodów. Dlatego, że jest w naszym działaniu, także na poziomie biznesowym, o czym chcę też powiedzieć, bardzo mało racjonalizmu i pragmatyzmu. Padają także ze strony biznesu słowa, które nie powinny publicznie paść, i padają słowa, które powinny paść po to, żeby przyspieszyć wzajemne relacje, wchodzić w różne interakcje, a przede wszystkim wykorzystywać każdą okazję, żeby na najniższym poziomie kosztów, a często jest to tylko dobra wola, dobrze zrealizowany pomysł, wspólnotowo wchodzić na rynki, zdobywać informacje o tych rynkach po najmniejszym koszcie i przede wszystkim po najmniejszych ryzykach. No to popatrzmy, mamy tutaj taki przykład, była ta firma wymieniona. Korzystamy z różnych firm, które audytują i certyfikują. Dlaczego wziąłem ten przykład? Nie dlatego, że to jest członek Izby Polska Azja, ale przede wszystkim dlatego, że ma te agendy w różnych krajach. W związku z tym, kiedy negocjujecie z tego typu firmami, to musicie sobie zastrzec potencjalnie kosztów. Ale informacja o tym, że u nas coś robisz, czy zrobiłeś, zyskałeś dla nas certyfikat, czy coś audytowałeś, ma się znaleźć w Twoich agendach w całej Azji. Z jednym stolicowym zapisem. Polska firma, data, co zrobiono. Po co? Z Waszym adresem i z Waszą stroną internetową. Żeby każdy, który się tym interesuje, który to przygląda. To jest tak jak z tym ziarnem. Jak jest sypane, to ten gołąbek, jak widzi to ziarno, to nasz nóż widelec ciupnie. Nóż widelec zobaczy. Nóż widelec wejdzie. Nie ma dzisiaj sytuacji, że ktokolwiek z Państwa, jak jedzie do swoich partnerów, to zapomina o podstawowym. Jest nie tylko ambasadorem swojego produktu, swojej usługi, swojej techniki i technologii. Jest ambasadorem europejskiej i polskiej gospodarki. To zobowiązuje. Nie ma więc wyjazdu gdzieś, gdzie nie ma się informacji o swoim województwie, o swoim powiecie, o zabytkach, o kulturze. Jak już na nic innego nie wpadamy, to do Azji bierzemy małego Chopina i płytę Chopina, dużego Chopina i komplet płyt Chopina. Myślę, że rozumiecie, o co chodzi. W związku z tym zwracam uwagę, że tu już na tym etapie rozwiązywania spraw krajowych, wchodzenia na nowe rynki, można doprowadzić do sytuacji takiej, że przy okazji się pytacie, interesujemy się Koreą. Co robiliście dla koreańskich firm w tym zakresie? Ta firma, czy tego typu firmy muszą i powinny Wam udzielić, uwaga, niepłatne informacje o tym, co się dzieje. Co robiliście? Jakie korzystacie technologii? Jak konstruujecie te nowe rozwiązania? To, co jest dostępne. Macie pozyskiwać wiedzę. Musimy być z każdego spotkania, z każdego kontaktu, z każdej konfrontacji, także z konkurencją, być wzbogaceni wiedzą. I uwaga, musimy się nauczyć innego zupełnie modelu konkurowania. Nawet firmy skrajnie konkurujące, nie tylko kapitału polskiego, muszą się nauczyć współpracować z rywalem. Szanować, rozumieć, ale współpracować z rywalem, o czym będę po prostu mówił. No i uwaga, cała ta procedura śledzenia, kontrolowania, weryfikowania, znaczna część wymogów ochronnych rynku wynika z prostego powodu. Nie tylko wymogów religijnych, administracyjnych, ale jest elementem protekcjonizmu i chronienia własnego rynku wiedzy, bo wiele gospodarek Azji jest bardzo ściśle związane z polityką państwa, prowincji, branży czy regionu. W związku z tym każde wymogi, na przykład religijne, są dodatkowym elementem, nie nazwę tego pretekstem, żeby nikogo nie obrazić, to jest nieważne, ale elementem zebrania informacji, jaka firma, z jakiego kraju, z jakim produktem chce wejść do nas. Choćby po to, żeby decydować, od kogo kupujemy, a od kogo nie kupujemy. I co kupujemy, jak na tym zarabiamy, przez który port to idzie. Patrz, Indonezja, skrajny przykład właśnie tego typu rozwiązań. Można mieć olbrzymią wiedzę, ale nie załatwiając czegoś na poziomie wielkiej polityki w Dżakarcie, także tej biznesowej, nie będziecie wpływać do portu przy wyspie, na której Wam zależy.
Wasz kontener będzie mógł płynąć do innego portu, a w tym czasie konkurencyjna firma, wiedząc o tym, że wchodzicie tylko ze świata Nowej Zelandii czy Australii, spokojnie przedstawi lepszą finansową ofertę. Schemat procesu eksportu, nie muszę to zobaczyć, każdy to sobie na zimno. No i teraz przechodzimy do tych wszystkich odpraw granicznych i tak dalej. Teraz uwaga. Pod tym względem trzeba to powiedzieć ze smutkiem. Cofnęliśmy się. Z bardzo wielu powodów. Niedokapitalizowania, braków kadrowych, ryzyk odpowiedzialności, gdzie się styka prywatne z państwowym. Niestety służby służące eksportowi w Polsce, certyfikacji, dopuszczeń są niestety słabe. To, co się wydarzyło w obszarze ruchu płac, że administracja została gdzieś po kątach, jest jedynie nie do inwestowania. Od weterynarii, po służby celne itd. powoduje to, że w praktyce jesteśmy późniejsi. Otóż tubylizacja produktu europejskiego na Litwie trwa nie dłużej niż 24 godziny. A przełamywanie tych barier u nas jest bardzo istotne właśnie z tego punktu widzenia. Gorzej w tej atmosferze podejrzewania i braku brania na siebie indywidualnej odpowiedzi, my się zaczynamy w tym obszarze cofać. To jest bardzo niebezpieczne dla przedsiębiorców. A dlaczego? Bo jak urzędnik załatwi szybko albo gorliwie za szybko, to będzie podejrzewany. Musimy z tym myśleniem o relacjach pomiędzy biznesem a światem urzędniczym bardzo szybko skończyć, bo to na poziomie operacyjnym przy kapitalnie obniżonych marżach stanowi jeden z olbrzymich problemów. W związku z tym na każdym etapie kontroli produktu trzeba mieć nie tylko to wszystko w porządku, ale trzeba mieć bardzo dokładnie to opisane i zrealizowane, bo coraz częściej, nie tylko z wysp, będziecie mieli propozycje do odrzucenia. Kamerka i online okrągło proces produkcji. Ba, na procesie produkcji, na przykład w Drobiu, znanej cenionej firmie z pierwszej piątki polskiego przerobu, jest dwóch Brytyjczyków, którzy pilnują w każdej chwili, mogą wejść w każdym miejscu tego zakładu, gdzie jest 200 tysięcy uboju na dobę i sprawdzić, czy wszystko jest normatywne. I uwaga, my jeszcze musimy pokryć etaty i nie mamy żadnego wpływu, nie wiemy, jakie oni wysyłają do centrali handlowej te swoje informacje czy uwagi. No i teraz zaczynamy dotykać się braku. Dwa kraje, chociaż tak jak mówię, dysponujemy wiedzą o wszystkich krajach i dlatego zachęcam do napisania na maila, bo nawet ci, którzy nie produkują żywności, nie eksportują żywności, powinni, a produkują technikę i technologię, powinni dobrze wiedzieć, że tego typu wyzwania są. Chiny, no i proszę Państwa, pamiętacie, ile było wyroków śmierci? W związku z tym, nie tylko z tych powodów, które dotąd wymieniamy, ale także powód spadek sanitarnych. Gdzieś 2, 3,5 roku temu nikt nie zauważył, co wydarzyło się w Malezji. Urzędnicy wpuścili kurczaka, który zawierał przekroczone 38-krotnie hormony wzrostu z Brazylii. Wyroki śmierci. Plus niesamowita nagonka na urzędników, na polityków, a także na dostawców. Brak wiary, że system jest szczelny. Co to powoduje? Dodatkową wolę certyfikatów, badań, analiz i tak dalej, co przekłada się i ogranicza różnego możliwości. Kolejny przykład. Prosty. Uwaga. Nie jest ważne. I mówimy o gospodarce, która w obszarze przetwórstwa rolno-spożywczego jest tam trzecia, czwarta, piąta, druga w jabłku, czyli soku w eksporcie koncentratu jabłkowego w świecie. Tak? Ale w gospodarce, której większość produktów nie ma jeszcze świadomości odbiorcy, że to jest polskie jabłko, polskie mleko czy polskie mięso. I nie jest ważne z punktu widzenia cedrowu, bipaszu, czy mały czy średni dostawca do Bułgarii trzykrotnie pisał tam po jednym kontenerze salmonelle. Ten rynek jest już spalony. Albo te przykłady bułgarskie czy jeden czeski będzie wykorzystany do tego, żeby ograniczyć możliwość wożenia. W związku z tym ta fala wykorzystywania okazji, niespełnienie przez którąkolwiek z firm polskich, bo nie mamy tych firm o charakterze masowym, nie mamy produktów, które są po prostu utożsamiane. Szanowni Państwo, są dwa elementy, które dla statystycznego Chińczyka jako tako kojarzą się z Polską. I wcale to nie jest Chopin. To jest Laleczka i zespół Mazowsze i to jest Lewandowski, który strzelił 4 bramki rano. Dopiero gdzieś daleko jest udane wejście Mlekpolu czy Mlekowity na tamten rynek i te 100, trochę więcej w jednym czy w drugim miesięcy mniej kontenerów, które udało się tam sprzedać. Łaciaty jest w miarę znany w dwóch prowincjach, a prowincji w Chinach jest ponad 60. W
związku z tym jest olbrzymie zadanie do wykonania, mimo że upłynęło ileś lat, mimo że polityka robiła swoje, mimo że podpisaliśmy strategię, mimo że był tam prezydent Andrzej Duda, pół roku był tutaj prezydent Xi, nagle okazało się, że w tej fazie realizacyjnej zabrakło techniki, technologii, umiejętności, a przede wszystkim wielkich pieniędzy wejścia na ten rynek. Bo okazało się, że polskie spółdzielnie mleczarskie, czy polskie zakłady nie tylko na tym rynku, ale na przykład w stosunku do Algierii. Dlaczego Algieria podzieliła swoje kontyngenty przez organ rządowy zakupu mleka na transzę po 450 ton? Z prostego powodu, bo jest kolejna fala przypadków. W związku z tym stają nasze spółdzielnie i się eliminują z tego rynku i często sprzedają. Ja wiem, że w biznesie jest tak, że nawet jak czyszczę magazyny, to ze stratą jak sprzedaję, to jest zysk, bo upłyniłem zapasy. Ale przepraszam bardzo, nie można uczestniczyć w tym procesie, kiedy między nami nie ma koordynacji. Bo i tak w wypadku rynku azjatyckiego kończy się rynek. Chińczyk zbiera te informacje, nasze oferty, lekowi, polimleku i łowicza i dzwoni do kogo? Do Nowej Zelandii. I mówi, najtańsi Polacy dają po tyle. Nowa Zelandia ma niższe cło. Dacie niżej, to oczywiście weźmiemy z Nowej Zelandii. W związku z tym pokazuje bardzo wyraźnie, że też jest potrzeba tej samoorganizacji. Umiejętności przekazywania sobie informacji powinna to robić. Oczywiście przy waszej otwartości i zrozumieniu, choćby Polska jest wam lekarz, że dzisiaj nie wolno wyruszać świat, tutaj mamy mało pracowników, administracji i tak dalej. No tu pokazuję różne organa i certyfikacje, jest tego masa. Przypomnę, że na tych rynkach bardzo istotne jest kulturowo zrozumienie. Przypomnę prostą zasadę, że angielski jest niekomunikatywny z biznesem chińskim. Trzeba mieć polskiego Chińczyka albo chińskiego Polaka. Trzeba się w tej kulturze bardzo mocno zakorzenić, trzeba poznać historię, trzeba wiedzieć, o czym będę zaraz mówił, jak to wszystko rozpoczynać, jak poprzez długie lata. Będziecie Państwo mieli w tej prezentacji wystarczy wcisnąć, jest tam pełny opis, gdyby trzeba było, to dodajcie, to jest masę. Wasze niektóre działy eksportu to mają. Uwaga, ten rynek bardzo wyraźnie także penetruje cały azjatycki zaplecze naszego sektora. To nie jest przypadek, że Chińczycy kupili Smithfielda w Stanach Zjednoczonych. Uwaga, nie po to, żeby produkować tam jeszcze więcej świń i wozić świniaki do Chin. Po to, żeby się nauczyć wielkich ferm. Po to, żeby nie popełniać błędów. Po to, żeby wiedzieć, że taka fabryka, gdzie jest 2 miliony sztuk świń rocznie, potrzebuje wielkich biogazowni, utylizacji, strukturyzacji odpadów, etc., etc., logistyki dostaw. Zwróćcie uwagę. W związku z tym patrzmy na to także w tym wymiarze i właścicielsko, i rynkowo. Coraz częściej jesteśmy unurzani w te procesy globalne. A żeby jeszcze Państwu bardziej skomplikować, to powiem jedno. W ciągu 10 lat nasz świat nie rozwiązał problemów systemowych kryzysu związanych z bankructwem Lehman Brothers i potem co nastąpiło. Liczba kredytów i obligacji światowej gospodarce w stosunku do tego czasu wzrosła 16-18 razy. Uwaga, Chiny w 2018 przestały inwestować w świecie, zaczęły ściągać kapitał do siebie. Uwaga, nikt świat zachodu nie pójdzie na otwartą konfrontację, którą dyktują niektórzy za wielkim morzem z prostego powodu. Zachód w erze Deng Xiaopinga do dziś w ciągu 40 lat Chińskiej Republiki Ludowej zainwestował 2,2 miliarda dolarów. Kto będzie walczył z własnymi inwestycjami? Kto będzie, na przykład będąc kanclerzem Niemiec, skoro ponad 50% samochodów Volkswagen sprzedaje na rynku niemieckim, na rynku chińskim? A uwaga, skoro Volkswagen tam sprzedaje, to przypomnę, kto jest głównym dostawcą części akcesoriów podzespołu do Volkswagena? Na przykład 1,5 miliona silników. No zapraszam do Polkowic. Zapraszam do klastra automoto sektora na południu Polski. Zapraszam na spotkanie, które będzie w maju z 50 innowacyjnymi firmami koreańskimi. Także przyjadą te, które szukają partnera i zrozumienia, bo przeczytały raport Unii Europejskiej. Polscy przedsiębiorcy w raporcie z 2017 roku, w badaniu bardzo dużym, bo ponad 10 tysięcy pytanych w kraju przedsiębiorców, skojarzyło, że innowacyjność w 95% to jest kupno techniki i technologii. Natychmiast nie mieliśmy zaproszenie do złożenia oferty na zrobienie audytu, co Polska rozumie przez innowacyjność i które branże. Zrobiliśmy, ale wskazaliśmy firmy polskie, które są innowacyjne i zażądaliśmy, żebyśmy my wskazywali partnera. Bo my nie chcemy tylko organizować forum po to, żeby przyjechali się pochwalić swoimi produktami. Mówili, nie. My mamy też coś do sprzedania, my wam proponujemy współpracę, my idziemy szerzej. My chcemy wykorzystać to, że w Polsce jest 22 tysiące miejsc pracy koreańskiego kapitału. No i tu pokazuję całe te skomplikowane regulacje. Myślę, że szkoda, że
Kiedyś czas jakieś takie spotkanie, że dyrektorzy handlowi trzech największych eksporterów, czyli kolejno Oneko, Vital, Lekko i Łowicz, siedzą tutaj i kolejno nam mówią o tym, co się udało, co się nie udało i dlaczego nie ma tej koordynacji, dlaczego nie ma przekazywanej wiedzy. I uwaga, dla mniejszych i średnich zakładów leczarskich nie ma sygnału. Odpuśćcie sobie Chiny. Nie ścigajcie się, że w podstawowym mleku w Toszku czy w UHT jednolitrowym. Bo zwracam uwagę, że w Chinach większe pojemniki się niestety nie sprawdziły. A dlaczego? Bo w dalszym ciągu w tym społeczeństwie wobec tego klimatu, który mają, tkwi ta stara prawda. Wszystko otwarte, co nie tkwi, włożone do dróbki jest nieświeże. No i nie tak dawno, bo na przełomie listopada czy października mieliśmy wizytę tu na północy. 6 przedstawicieli chińskiego handlu, tak łącznie około 16 tysięcy sklepów typu nasze Biedronki, 6 prowincjach. Czego dowiedzieliśmy się od tych Chińczyków? Że prowincja Hubei, ta, której objęty to te 15 tysięcy, w oparciu o badania podjęła rządowy program poprawy ilości wapnia w organizmie dziecka. Wszystkie dzieci z chińskiej szkoły podstawowej mają dostać dwa razy po 80 albo 100 ml pojemniku, to jest 6 milionów ludzi. Kto kontynuował ten wątek? Kiedy okazało się, że lider Polski nie jest w stanie dziennie dostarczyć 6 milionów sztuk, w związku z tym nie wystartujemy. Dlaczego nie zjednoczyliśmy się? Dlaczego nie spaliliśmy się odpowiednim pieniądzem lokal, albo w razie czego nie zwróciliśmy się na przykład do mleczarstwa francuskiego i powiedzieli, dobra, po 3 miliony i obie strony idą. Nie wchodzi. A potem Chińczycy zrobili badania, okazało się, że młode pokolenie ma niestety niedomiar istotnego składnika i budulca, choćby końca. W związku z tym pokazuję te dokumenty, bo wszystko to jest bardzo profesjonalnie zorganizowane. Na każdym etapie jest ta decyzyjność, trzeba to zrobić profesjonalnie, trzeba to zrobić nie tylko w Polsce, ale też w Chinach. Ja tylko chcę po prostu to zarysować i przejść jak najszybciej do tego, co w tej sytuacji robić. Wszystkie normy, wszystkie działania, te chińskie. I dlatego jest potrzebna współpraca i budowanie wspólnotowe. Uwaga, profesjonalne. Dobrze reprezentatywny przedstawiciel handlowy w Azji kosztuje rocznie polską firmę 1 000 000. Z tego czasu wprowadzałem polskie produkty żywnościowe przez targi szanghajskie firmy Action, dużego importera nie tylko elektroniki z Chin, który postanowił, że będzie się w wyniku grania kursem yuan dolar złoty, będzie się w znacznej mierze w parterze rozliczał, otwierając działalność, proeksportował oczywiście polskiej żywności. Zawieźliśmy 180 produktów. Szanowni Państwo, na początku sprzedawała się woda mineralna butelka do choreka chińskiego, do najlepszych tych, po czym po 3 miesiącach przestała się sprzedawać, a mieliśmy olbrzymią liczbę wycieczek z Chin kapitałów, który chciał kupować miejsca zalegania tej wody, nawet nie zakładów, myślenia kategoriami przyszłości. W związku z tym pokazuję bardzo wyraźnie i co się okazało? Okazało się, że były te oferty także położone na stole mleko, i okazało się, że niestety w tym wymiarze nie da się sprzedać. Po 2 latach firma stwierdziła, że dosyć handlowania z wielkimi sieciami, wchodzenia, opłacania się itd. otworzyła prosto w Kantonie hurtownię. I okazało się, że nie. Nie jeden, nie dwa, a 3 kontenery dziennie z grelki olejowej, słonecznikowej, olej z Ukrainy, rzepakowego z Polski, mąki, cukru i tak produktów. Pytam więc tego dyrektora, tego Action China, tak? Dlaczego nie mleko? A on powiedział wprost, za dużo kłopotów i za mała marża. W związku z tym, jeśli w Dżakarcie przedstawiciel kosztuje 1 000 000 i nie może mieszkać na przedmieściach w mieszkaniu, ma mieszkać jako biuro w pokoju izby indonezyjskiej prestiżowej, bo tylko wtedy mu pomogą, no to biorą wizytówkę, a nasz przedstawiciel wynają duży dom, ale na przedmieściach. I oni mówią, ty nie jesteś reprezentantem firmy, która ma 3,5 miliarda obrotu. Ty jesteś jakiś oszukaniec, bo firma, która 3,5 miliarda obrotu jest blisko władzy. Od 10 do 25 piętra w izbie indonezyjskiej. No, twierdzi, że masz tutaj poparcie ministrów, polityków, za tobą swoją polskie władze, polska polityka, polskie palizy czy palichy. No to dlaczego tak jest? W związku z tym popatrzcie Państwo, jak można tutaj popełnić błędy. No i teraz przechodzimy do Indii. No i uwaga, Indie 5 lat temu ogłosiły głosem pierwszej kadencji premiera Modiego, że będą samostarczalne w mleku. Nie osiągnęły tego. W Gujaracie, byłym stanie, którym dowodził obecny także dzisiaj premier Modi, jest 6 milionów spółdzielczości mleczarskiej jednej, 6 milionów rolników. 1/3 ma krowę, a nie ma ziemi.
W ramach tej, i uwaga, ta krowa daje 1,5 litra dziennie. Więc wyobraźcie sobie tylko, że tylko w tych Indiach dadzą lepszą paszę, lepiej to zorganizują i ta krowa będzie dawała nie 1,5 litra dziennie, ale 3 litry dziennie. A Indie przekroczyły 1,370 miliarda i jest ich więcej niż Chińczyków. A my myślimy w kategoriach takich, no dobrze, fajnie to słyszycie, ale proszę Państwa, to paście. Na ostatni raport Banku Światowego, to jest bodajże z połowy zeszłego roku, szacuje się, że w ostatnich latach jest taka tendencja, że żywność uśredniona będzie rosła 5-7% rocznie. No to teraz popatrzmy w szczegóły w tą naszą żywność, w której my jesteśmy, czy aby na pewno tak jest, i jakie są to pchnięcia i czym co wywołane. I ile kwestii różnych związanych z żywnością jest elementem spekulacji. 2010 rok, arabska wiosna, nie była pochodną tego, że młode pokolenie Egipcjan miało internet i zobaczyła, że nasz świat żyje lepiej i wyszło na ulicę. W ciągu 2 tygodni mąka, podstawowy produkt do nich chleba, czyli tych placków, zdrożał o 30% na giełdzie Chicago. A oni mieli zapasy. W związku z tym nagle okazało się, że znaczna część społeczeństwa nie ma co jeść i wyszła na ulicę. Żywność będzie coraz bardziej, nie tylko w wyniku tych wyzwań, katastrof, ale także wzrostu liczby ludności, przedmiotem szczególnego zainteresowania i może być także szczególnego chronu. Dostępność dzisiaj jest jakby bardzo ważna do techniki, technologii, ale też do żywności. W związku z tym popatrzmy choćby na Indie, jeszcze bardziej niż chiński rynek na dziś zamknięty, bo jeszcze dochodzą te specyfiki rytualne, religijne, ludzi z odpowiedniego statusu. Tu także prowadziłem rozmowę. No mam partnera, jest w kaście drugiej, jest wpływowy i okazuje się, od 3 lat kręcimy się w kółko. Jak zrobić, żeby to nie było kręcenie w kółko? I czy aby na pewno nasze służby dyplomatyczne, nasza polityka wspiera odpowiednio wejście na ten rynek, tak? Jak na przykład wydłużyć sezon funkcjonowania polskich rodzinnych grup sadowniczych, które eksportują jabłko, a mogłyby importować niektóre komponenty dóbr, bo jesteśmy potęgą, jeśli chodzi o produkcję ciast, a do tych ciast trzeba dodawać różnego rodzaju smaki, marmolady i tak dalej. W końcu jedno zasadnicze pytanie. Kiedy tracimy przy niektórych mleczarniach mleko, czy rozważamy, czy dyskutujemy o to, żeby je zastąpić produktami z soi? Czy ktokolwiek się odważy, żeby pójść na walne zgromadzenie spółdzielców i powiedzieć, słuchajcie, mamy tu tylko 300 tysięcy litrów, a ta mleczarnia może, surowca, a ta mleczarnia może mieć jakikolwiek rentowność i racjonalność bytu, kiedy będzie miała 500 000. No i jeszcze pamiętajmy, że my już dostrzegamy olbrzymie tąpnięcie wiekowe i w grupie wielu gospodarstw nie ma następców. Gorzej, nie ma następców w grupie gospodarstw, które mają powyżej 100 krów. Uwaga, nikt tego nie analizuje, nie śledzi. Nie było czasu, żeśmy popatrzyli na demografię polskiego rolnictwa. Ale powiem Państwu jedno, my jesteśmy tak szczęśliwym krajem. Mamy jedną z największych, jeśli chodzi o liczbę i procenty, grup kandydatów na młodych rolników. No, kiedy popatrzymy na Francję, kiedy popatrzymy na Niemcy, gdzie przecież był taki czas, od 2016 do 2018 roku, kiedy nie było rentowności na produkcji mleka. Rentowność była na farmie wiatrowej, na wiatraku, na czymś jeszcze, ale na produkcji mleka nie było. Więc zwróćmy też uwagę, ile się wydarzyło, jeśli chodzi o instytucje międzynarodowe, żeby mleko w proszku służyło na przykład uchodźcom z Syrii. 3 miliony Syryjczyków w Turcji dostawało dziennie szklankę mleka i szklankę ryżu jako podstawę utrzymania. No i były to mleka z interwencyjnych dostaw, choćby nie. W związku z tym pokazuje bardzo wyraźnie, że także w tym wymiarze wspólnotowym europejskim trzeba się pytać, jak pieniądze, które daje Europa na wsparcie dla mniej zamożnych, dla ONZ i innych organizacji międzynarodowych, jak są wykorzystywane. Dlaczego jest kupowany drogi z zachodniej Europy ser, a nie ten ser tańszy z Europy Centralnej? To są te pytania, które muszą nasi przedstawiciele my sami sobie zadawać. Także bardzo otwarcie trzeba o tym mówić. Proszę Państwa, chcę pokazać to Indie, poczytacie to sobie, to tak jak mówiłem. No i teraz proszę bardzo, jest partner szczególny, partner, który zważymy. Sektor TSR wozi te części, te urządzenia, te pakunki, te produkty. Czego od nich wymagać? Z tego czasu do Izby zapisało się 6 firm polskiego sektora TSR, wcale nie najważniejsze. Rywalizowały ze sobą strasznie, także o wasze względy, dyrektorów waszej logistyki, dyrektorów waszego transportu, w różny sposób, w mojej ocenie nie zawsze praktyczny i uczciwy. Ale okazało się, że mamy tu przykład takiej jednej, przykładowej, to nie jest największa, to jest średnia polska firma, tak ma w Europie. I dlaczego
te biura, te przedstawicielstwa nie mają was promować. Dlaczego nie myśleć kategoriami następującymi? W zachodniej Europie bardzo silna w sektorze choreka i hotelarstwa jest diaspora wietnamska i diaspora turecka. Jeżeli przyjeżdża do Warszawy z Niemiec, Wietnamczyk, który ma 6 hoteli po 600 łóżek w Dortmundzie i jeszcze jednym miejscu, no to wyobraźcie sobie, ile tam trzeba śmietanek, ile tam trzeba tego sera i tak dalej. Przepraszam, nikt z was nie był na 11. Kongresie Przedsiębiorczości Wietnamskiej w hotelu Marriott. Nie było tam także przedstawicieli władzy. Byłem jego współprzewodniczącym. To był piątek, 13 września. Z Niemiec przyjęto linię. Przyjeżdżają tylko te firmy, które mają powyżej 200 milionów euro. Naprzeciwko mnie siedziało między 15 a 25 miliardów. Takiej skromnej diaspory, sieci hoteli, sklepów i tak dalej. Więc może się okazać, że my szukamy daleko, myślimy o podbijaniu, a małe i średnie polskie mleczarnie czy sektor, w co powinny wchodzić? Organizować się wspólnie, żeby dostarczać do tego choreka. No bo na wielkie globalne rynki trzeba mieć olbrzymi tonaż, przy niskich marżach trzeba mieć duże wolumeny. A na tego typu dostawy może być inaczej. Kto z państwa poszedł tą drogą? Ja tylko zadaję pytanie, ale pokazuję, że jeżeli nie pójdziemy tą drogą, to kto inny to będzie robił? Uwaga, ba, pamiętajmy o jednym. 80% handlu polską żywnością ma 5 sieci dyskontów. W grudniu padło 8,5 tysiąca małych sklepów, które działały w starym systemie, poprzez hurtownię, albo bezpośrednio przyjeżdżali, kupowali większe ilości i tak rozprowadzali. W związku z tym będziecie pod szczególną presją. Przypomnę więc, że mleko jest średnio złoty 40, koszty się podwoiły, energię po ile macie, będziecie pod wielką presją rolników, którzy słyszą, że wszyscy pensje wzrosły w gospodarce 6,6, a rolnicy zostali już produkcyjni rolnicy. W gospodarce domowej, jeśli chodzi o siłę nabywczą czystego dochodu, zostali już przedostatnią grupą przed emerytami i rencistami. W związku z tym trzeba się szykować z tym, że w najbliższych tygodniach będzie na każdym spotkaniu kierownictwa mleczarni, czy przy każdym skupie, czy każdym życzeniu sygnał wyraźny. Ej, no ludzie, zlitujcie się, dajcie, co nam się należy. No a teraz znowu przełóżmy to na sytuację odbiorcy, skoro nad państwa jest sufit wielkich sieci, które mówią. Albo się godzisz na nasze warunki, albo wybacz. Przypomnę, że Lidl zagospodaruje 10% wolumenu produkcji w Hiszpanii. Ja bardzo bym chciał, żeby nie tylko jeden dzień w tygodniu był promocyjny żywności hiszpańskiej w Polsce w Lidlu, ale żeby był także dzień promocji żywności polskiej w Lidlu w Hiszpanii. Jesteśmy to sobie winni, jak i Europejczycy. Na zasadzie, słuchajcie, ten Hiszpan też chce spróbować świetnej polskiej wołowiny ze wschodniej Polski. Też może spróbował tego sera, też może spróbowałby naszego alkoholu, też może by się napił, może nie wina, bo w tym nie jesteśmy po tego, ale może to być innego. Może by spróbował naszej słynnej małpki, o której tyle z walki i tak dalej. Uwaga, tutaj omówiłem Europę, a tak to wygląda bardzo. Otóż wracam, jest 5 tych firm transportowych. Kiedy nałożyliśmy ich wszystkich przedstawicieli, okazało się, że jest pokryte 98% najważniejszych portów Azji. Czego od nich wymagamy? Jeżeli przegrałeś ze mną na obsługę tego kierunku, ale masz w mieście, porcie trzecim czy drugim na świecie mimo swojego przedstawiciela, to czekamy od ciebie, że ten przedstawiciel będzie do mojej dyspozycji, kiedy ja wygrałem ten przetarg i trzeba tam otworzyć kontener. Bo jeśli nie macie przy rozrządku konteneru do Europy, albo nie ma twojego przedstawiciela przy rozrządku twojego konteneru w Azji, to miej świadomość, że zawsze się pokaże, że było pudełko wiktorowe wilgotne. Okaże się, że coś było zepsute, coś było i tak dalej. A nie każdy będzie miał siły i pieniądze, tak jak prezes Sapiński, polecieć i powiedzieć przyjaciołom CI. Wysypujemy to mleko w proszku, bo twierdzicie, że jest zdrylone. Wszystkie worki, które są zdrylone, biorę na siebie. Wszystkie, które mleko w proszku jest w porządku, wypłacicie. Przy 27 koledzy odbiorcy wnieśli, żaden worek nie był zdrylony. W związku z tym pokazuje bardzo wyraźnie, że potrzeba nam tego typu informacji. Potrzeba nam informacji być w miejsce, do którego wy wysyłacie. Uważajcie, ta firma kantuje, ta firma robi. Ale też uważajcie, musi mieć system ostrzegania się przed sobą samym. Oto firma wie, że polskie jabłko nie nadaje się dzisiaj do wywozu od dziś poza Egipt, a mimo to wysyła kilka kontenerów do Singapuru. Mimo że ten sadownik i ten dysponent realizujący zadanie bardzo dobrze wie, że jabłko jest przegrzane. W związku z tym w tydzień po otwarciu z kontenera będzie czekolada, będzie czarna. No i znowu wracam. Nie ma polskiego jabłka w Azji. W
sensie firmy i grupy producenckiej. To jest polskie jabłko, polskiej firmy, która oszukała swojego partnera. Tu podsumowanie takie tych wszystkich działań, ale chcę jak najszybciej przejść dalej. O transporcie, jak Państwo widzicie, tak, znacie to. Warunki klimatyczne, przypomnę, że pokonujemy ten kanał Suezki, coś się dzieje. Przypomnę, że cała południowa Polska transportowa, bo jesteśmy liderem i mamy olbrzymą nadwyżkę, czy mieliśmy, bo to zaczyna topnieć w związku z tymi nowymi obciążeniami dla transportu i dyrektywami, to cała południowa Polska już dzisiaj nie myśli kategoriami, czy wozić z Gdańska i Gdyni. Ba, nie myśli kategoriami, czy wozić z Hamburga, czy Rotterdamu. Już ustawia wszystko pod Pireus i ustawia wszystko pod Koper. Bo wyładowując kontener z Azji w Pireusie czy w Koprze, nie łamiąc ustawowego czasu pracy kierowcy europejskiego, po 24 do 48 godzinach ten towar jest w każdym miejscu w Polsce. W związku z tym zwracam pod uwagę, że to, z czym wiążaliśmy i wiążemy takie wielkie nadzieje, także dla docierania do nowych rynków, czyli kolejowy jedwabny szlak, jest w tej chwili znacząco ograniczony w wyniku embarg w obie strony. Ba, prowincje chińskie, północno-zachodnie tracą kontakt z rozwojem prowincji, które mają swoje porty oceaniczne. W związku z tym wypada, aby podczas najbliższego spotkania 17+, nasz prezydent z prezydentem Xi starał się znaleźć jakiś nowy sposób na rozwiązanie tego, żeby importowane do Chin polskie produkty przejeżdżały bezpiecznie, nie zagrożone jakimś przemytem na Syberię, przez Ukrainę, przez Rosję, przez Kazachstan. I to jest znowu wspólne zadanie. Uwaga, w końcu poprzedniego roku kilka takich przewozów było zorganizowanych i była na to zgoda polityczna sąsiedniego mocarstwa, które formalnie mówi, że nie. A dlaczego zgoda? Z prostego powodu. Dzięki większej ilości pociągów przy tej stawce kolejowej są też odpowiednie profity. No i takie drobiazgi jak pochłaniacze kontenerowe, jak stosowne zabezpieczenie, jak odpowiednie działania, to już nie będziemy wchodzić. No proszę Państwa, idą zmiany. Ba, teraz jeszcze spotęgowane tym czasem nadzwyczajnym. Oby jak najszybciej to minęło. Ale jeśli okaże się, że kolejne 2 tygodnie czy 3 tygodnie zostanie przedłużone, wolne, nie tylko w obszarze dostaw żywności, będą potężne problemy, jeśli chodzi o ciągi kooperacyjne firm światowych. Gospodarka chińska to jest pierwsza gospodarka towarowa świata. Ba, nawet Państwo nie wiecie, ile polskich firm sprowadza części elektrotechniczne, montuje to w podzespoły i jesteśmy, czy produkty chemiczne, czy półprodukty chemiczne, jesteśmy jednym z głównych dystrybutorów dla całej Europy. Jeśli więc to się przedłuży i tak dalej, będą tego potężne konsekwencje. Ale chcę powiedzieć, że każdy z nas w kontakcie z innymi musi być ambasadorem. Jeśli my zakładamy, że prezydenci, premierzy, samoloty, wyjazdy, a my nie będziemy potrafili powiedzieć mądrze, trafiając też także w odbiór Polski, to skończymy też to, że dlaczego Polska? Nie tylko w kategorii dlaczego Polska jako kraj do inwestowania, kraj do sprzedawania, kraj do kupowania, stawiania budynków. Przypomnę, kapitał koreański wykupił w zeszłym roku, zainwestował w biura i nieruchomości w zachodniej Europie 6,7 miliardów. Wszystkich zaskoczyli Koreańczycy. Na to półrocze miał na Polskę miliard. Ale przypomnę też, że w Polsce przygłosowano ostatnio głośną pewną ustawę, była to 21, tak mniej więcej po 20, to mimo, że to był świt w Azji, ja miałem 6 telefonów z pytaniem. Janusz, czy u Was jeszcze będą sądy? W związku z tym patrzcie, że ile się składa bardzo niebezpiecznych zjawisk w postrzeganiu Polski, dlatego musimy wiedzieć. 8, a dzisiaj 7, 22, ponad 40% potencjału, przemysłowa w dalszym ciągu gospodarka, która nie tylko kupuje dużo, modernizuje, ale może współpracować. I kraj ludzi gościnnych, jedyny kraj Europy. To, co w Polsce było swego czasu wyśmiewane politycznie, jest wielkim walorem. Ludzie to jeszcze pamiętają, że w wielkim światowym kryzysie Polska była tu obok Australii jedynym krajem, który z zachodniego świata, który to miał. To świadczy też o sile gospodarczej, i stabilności, przewidywalności. Słuchajcie, z tym trzeba iść. Nie może być tak, że wy idziecie, jedziecie na jakieś spotkanie, czy spotykacie się i mówicie tylko o sobie. O swoim produkcie, swoim towarze, swojej firmie. Nie. Musicie też mieć rozmowę, że mówicie o im, wszystkim im, o Polsce, o Europie, o naszej roli w Europie. Jeśli jest cokolwiek we wzajemnych relacjach polsko-chińskich, polsko-japońskich, polsko-arabskich,
no to trzeba je położyć na stole. Trzeba wiedzieć, że w Polsce jest największych oryginalnych mieczy samurajskich. Trzeba wiedzieć, że przyrodni brat Piłsudskiego był kimś ważnym dla kultury i socjologii. Trzeba wiedzieć, że Polacy mają szczególny rodzaj sympatii do Indusów za dzieci, które pewien Maharadża uratował w II wojnie światowej. Trzeba wiedzieć, że w Pekaranie uratowano i okolicach Iranu 42 tysiące. Wiecie Państwo, kto zrobił najwięcej dobrego w relacjach ze światem szyickim czy arabskim? Nie prezydenci, którzy tam byli, nie premierzy czy wicepremierzy, którzy tam byli z delegacjami, nie wasze produkty. Kierowcy, którzy ostatnio kupili 3-letnią Scanię. Przedwczoraj była w ambasadzie Iranu w Warszawie spotkanie z okazji Święta Narodowego. Każdy Irańczyk, który był na tym spotkaniu, podchodził do mnie i mówi, że jest pod wrażeniem, że wystarczy w Teheranie, jak się wyląduje, powiedzieć, że jest się Polakiem. Już się nie martwisz, nie będziesz spał, co będziesz jadł. W związku z tym, nawet gdyby tak nie było, to proszę zwrócić uwagę, jak ważne jest to, że była ta sympatia. I teraz pytania do Was. W zeszłym roku było 70-lecie Chińskiej Republiki Ludowej. To swojemu partnerowi z Chin wysłał pozdrowienie. 24 stycznia rozpoczął się rok szczura. Kto wysłał swoim partnerom, którzy obchodzą rok szczura, życzenia świąteczne? Przepraszam. W Waszym imieniu Izba Polska Azja wysłała 2,2 miliona w języku angielskim i chińskim życzeń. W treści maila poniżej tych życzeń było wpisane 100 firm. Branża przeniesienie na stronę. 46 tysięcy do Wietnamu, 40 kilka tysięcy do Korei, 9 tysięcy do Nepalu. Ja wiem, nie z każdego z tego jest i odpowiedź, uwaga, jeśli chodzi o Chiny, wyłączamy wszystkie maile, Gmaile. To się liczone są jakie próbane. To nie było w tej chwili. Ale przepraszam bardzo, okazało się nagle, że ważne jest to, jaką grafikę szczura się zrobi w tych chwili. Okazało się, że mieliśmy grafikę chińskiego szczura, a w Korei szczur ma uszy myszy, okrągłe. Na szczęście wysłałem do polskiego Koreańczyka zapytanie, czy to jest dobrze. Popełniłbym wielkie faux pas, gdybym wysłał. Bo była też wyświadczyła, że jestem nadgorliwy, coś chciałem ich poszukać i wysłałem nierozumiejących kultury. W związku z tym zwracam uwagę, że nie tylko te dwie ręce, ale jest potrzebne coś więcej w tym wszystkim. Każdy wasz przedstawiciel musi się tego uczyć. To jest po prostu fundamentalna zasada. No i teraz wracam do tej swojej izby, zwróćcie uwagę, jaka jest konstrukcja. To nie jest izba w rozumieniu KIG-u. Jesteśmy związkiem pracodawców, bo przede wszystkim jesteśmy nastawieni na wiązanie B2B firmy, rynków, produktów, usług, towarów. Ale cała potęga bierze się nie tylko, że kieruje ją społecznie były wicepremier minister gospodarki, który ma taką pasję. Otóż ja tak zaprogramowałem, bo moje doświadczenie pokazało jedno. Po co otwierać drzwi, które są otwarte? Sekcje narodowe na czele. ASEAN, przedstawiciel Indonezji. Chiny, polski Chińczyk. Sri Lanka, Indie, polski Indus. Indonezja, dyrektor, szefowa Departamentu Ambasady Indonezyjskiej. Kraje arabskie, polski Jordańczyk po uniwersytecie. Korea, polski Koreańczyk. Nepal, polski Nepalczyk korzeniony z Polką. Unia Celna i Azja Centralna. Wybitny działacz Kosowo, wiceminister za czasów Związku Radzieckiego w Mińsku i pierwszych lat Białorusi. Uwaga, Polak, dla którego zebrał się Trybunał Konstytucyjny, bo on się uparł, że nie wystąpi o wznowienie obywatelstwa, bo nikt go nie utracił. Stoi na czele sekcji Rosja, Kazachstan, Białoruś i kraje Azji Centralnej. Wietnam, transport, logistyka, kapitał ludzki, energetyka. Jeśli trzeba, założymy kolejny. No i teraz zwracam uwagę na nową jakość. W Polsce jest 150 tysięcy obywateli Azji. To są ci polscy Koreańczycy, często mają już obywatelstwo polskie, ale są także stale przebywający tutaj menedżerowie, liczni biznesu. Często to są absolwenci polskich uczelni. Wietnam jest tego najlepszym przykładem. Ile tysięcy ludzi w latach 70. skończyło polskie uczelnie? Jakie to jest piękne być na otwarciu roku szczura, a przy sąsiednim stoliku siedzi ambasador Wietnamu, tym razem w Katarze, i mówi, jest absolwentem SGBIS-u, premier Ruszu. Ba, ja chodziłem do dziewczyn z sąsiedniego pokoju, mówi do mojej żony. Pomyślał, że jest z SGBIS-u, a ona jest akurat z SGBIS-u. Więc trochę to wyszło, jak to się mi fajnie, tak? I teraz uwaga, on dla mnie szykuje listę wpływowych Wietnamczyków. Więc stawałem wicepremierem, pierwsze co drugiego wysłałem listę do absolwentów z kraju
afrykańskich, zaproszenie do współpracy. Do Łodzi na zwrot przyjechało 162 absolwentów uczelni warszawskiej, którzy byli ministrami, kimś ważnym w swoich krajach, biznesem i tak dalej. No i teraz pokazuję bardzo wyraźnie, jest to centrum tradycyjne, 7, w których jest ponad pół miliarda samą infrastrukturę centrum. Uwaga, to jest 5 wietnamskich, 1 tureckie, 1 tureckie. Uwaga, ci ludzie już dobrze wiedzą, że stara era się skończyła i już dzisiaj równie są zainteresowani eksportem do krajów Azji polskich i europejskich produktów, jak i importowani. Siedzą w deweloperkach, w przemyśle, inwestują, wykupują stare mieszkania, które remontują, tworzą hotele studenckie i tak dalej, i tak dalej. Olbrzymi potencjał. Ludzi, którzy znają kulturę, ludzi, którzy mają tę umiejętność, ludzi, którzy mogą nam pożyczyć. Ludzi, którzy mają także dług do spełnienia wobec nas, wobec was. Dlaczego? Bo Polska ich przygarnęła, da im nowy dom, oni zrobili tu karierę. Uwaga, to są ludzie też często, których dzieci już skończyły polskie uczelnie, poprawili to semikroksłowy. Te dzieci już myślą po europejsku, inwestują w przyszłość globalną. Dlaczego tych ludzi nie wykorzystać do współpracy z wami? Dlaczego nie zbudować poprzez nich kanału informacji? Nie jedziemy do Azji, kiedy jesteśmy nieprzygotowani. Kiedy dzwonimy czy piszemy do Centrum Polska Azja, rozmawiamy z tymi ludźmi i mówimy, czy tam się to sprzeda. I oni nam wtedy powiedzą, Janusz, daj sobie spokój z tym. Tu nie ma biznesu, ale tutaj widzimy. Każda rozmowa, także wczoraj, za którą dziękuję, była dla mnie pouczająca. Bo z niektórych rozmów wychodziło, że na pewno tu nic nie zrobię, ale wychodziło to, że nagle okazało się, że kupiłem od państwa kilka fajnych pomysłów. Że nie tylko mleko w proszku i tak dalej, a ta technika przerobu mleka to co? Bo przepraszam bardzo, w którymś momencie musi nas stać na to, że nie będziemy wozili stali importowanej z Azji, zestawanej w Polsce z powrotem do Azji. Bo to będzie za drogie. My mamy tam sprzedać naszą technologię, nasz projekt i powołać spółkę, która będzie na rzecz nas pracowała. Ba, jeśli się okaże, że brakuje nam mleka, to w zamykanych zakładach nie będziemy ich restrukturyzować poprzez upadłość. Otworzymy produkty bio. Skoro 30% dzieci ma skazę białkową, to nie tylko będą krówki świetne z mleka. Będą krówki z proszku kokosowego. 3 razy droższe. Kto z państwa produkuje krówki z proszku kokosowego, importowanego z Ceylonu? Proste. Macie te urządzenia nawet. Ba, macie ludzi, którzy robią te krówki. Zaczyna wam brakować mleka w tych zakładach czy w tych terenach. Pokazuję. No i tutaj zwróćcie uwagę, skupiłem te organizacje różne, reprezentacji Stowarzyszenia Polska Turcja i tak dalej, i tak dalej. No i idziemy w tą stronę, żeby 7 tradycyjnego centrum handlu internetu, handlu przekształcić w azjatyckie miasto biznesu jako świetnie sprzedający się slogan, mit, rzeczywistość, do której zmierzamy. Ale chodzi przede wszystkim o jedno, żeby Polska zbudowała pozycję hubu dla kapitału, biznesu azjatyckiego, który chce tu sprzedawać, chce tu kupować, chce inwestować i tak dalej. Żeby ten Japończyk, Chińczyk, Koreańczyk, zanim przyleci do Europy, przyleciał tutaj i się spotkał i porozmawiał z wami, popytał się o wasze produkty. Ale to nie koniec tego wszystkiego, tak? No bo bardzo wyraźnie trzeba ułożyć tą listę, dlaczego my chcemy z nimi funkcjonować. Bo to nie może być tylko dlatego, że rynek europejski może się skurczyć, albo tu zaczynamy być niekonkurencyjni, albo wzrosły nam koszty i jakby tu już się nie sprzedali. I liczymy, że jeszcze tam coś będzie, nie? To musi być zrozumienie jedne. Te 2,2 miliarda zachodu zainwestowane w Chinach spowodowały jedno. Gospodarka zrobiła się totalnie globalna. Nie ma już produktów, które nie spełniają tego wymogu. Jesteście gotowi produkować olej z konopi technicznych? W tej sali można by było zrobić produkcję na całą Europę. Ile macie takich sal w swoich spółdzielniach leczarskich i zakładach? Uwaga, marża na produkcji tego oleju jest 40%, bo ludzie wierzą, że ma szczególnie zdrowotne właściwości. I równie dobrze możemy podać takich kolejnych przykładów, więc trzeba szukać tych inteligentnych nisz. Pozwólcie państwo jeszcze na jedno. Znowu mi się przypomniała ta reklama, bo poszła w telewizji dzisiaj na chwilę. Dajesz 2 srebrne duże, kupisz ten szampon, pomalujesz włosy, robią się czarne. Żona kupiła, umyłem 3 razy, posiliałem jeszcze bardziej. Ale zostałem zaproszony przez szefów, a to polska firma rodzinna Afrofarm, największy reklamodawca w 2018 roku, 2,2 miliarda wydane na reklamę, łącznie niż sieci handlowe, wyobrażacie sobie. I w drodze mówią, że jak kupię nowej generacji Davis 2, czarnej kupię, to nie tylko włosy będę miał czarne, ale jeszcze ego męskie mi się poprawi. No więc zajeżdżam,
I mówię, że kłamiecie. Patrzą się na mnie, ten młodszy syn, mówi z uśmiechem: Panie Janusze, niech Pan przyjmie do wiadomości, że nie jestem firmą produkcyjną. My jesteśmy firmą marketingowo-produkcyjną. Więc musimy wylansować produkt i dopiero wtedy uruchamiamy produkcję. Wiecie, co zrobił jeden z geniuszy polskich Wietnamczyk w roku 2010, jak się zorientował, że na stare ofertę płócien, butów, szaliczków, biustonoszy, co tam jeszcze z Wietnamu i z Azji szło, już nie ma miejsca, skeszował wszystko i tworzył najnowocześniejsze firmy handlu, szczególnie jakości odzieży pod światowymi brandami. Najgorzej, on mieszka w Warszawie, ma tam dwa centra logistyczne w Warszawie i w okolicach. No i dla niego pracuje 256 etatów z ZUS-em i uwaga, 9 tysięcy szwaczek w Wietnamie. Ale jak kupuje Pan ten świetny garnitur, widzę, dostrzegam, 4 tysiące przynajmniej netto, to uwaga, on jest szyty w Wietnamie. Z najlepszych materiałów, z najlepszych guzików i tak dalej. Ale guziki przyszywa się w Polsce, proszę Pana. I ten garnitur nie przyjeżdża szyty w całości. Oddzielnie są konkursy i oddzielnie rękawa. Dlaczego? Bo gdyby to szyto tam, to trzeba było wyprasować i zobaczyć, czy jest dobrze uszyte. Bo strona z tą musi być najniższa jakość. A uwaga, tego typu materiał, tego głębokiego, dużego spawania wystarczy tylko na 3 razy. Po prostu z tym musi być szyty tutaj, mimo że wietnamska szwaczka ma 230 dolarów. A polska szwaczka już poniżej 4,5 brutto nie przystąpi do roku. To musi być szyty właśnie dlatego, że dzięki temu oszczędza się jedno głębokie prasowanie. Po prostu z tym uwaga, za chwilę wasi klienci też w stosunku do waszych produktów będą stawiać zupełnie nowe wymagania. I będzie to dotyczyło projektowania, będzie to dotyczyło automatyki, będzie to już dotyczyło, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, bo ona już jest. My tylko często nie zauważamy, że ona jest. Więc żeby nie zabrakło ludzkiej inteligencji w wykorzystywaniu tych procesów. No i teraz króciutko mówię, ten projekt Polska Azja. 100 hektarów wykładanie pod Warszawą, 12 minut w linii prostej jazdy, na chwilę w przyszłym roku będzie ukończona część autostradowa w lotniska Okęcie. 1000 hektarów polskiej własności. Uwaga, to nie jest wizualizacja, to są obiekty, które istnieją, są wybudowane, rozrzucone w promieniu kilkudziesięciu kilometrów. Bo uwaga, my też musimy pomyśleć inaczej o odległości. Miasto średniej wielkości Mimo, w Śródmieście ma 80 km. Miasto Warszawa, kiedy mówimy, że to jest 20 km, to jest wszędzie w Śródmieście. Tylko nie ma tej infrastruktury 3-4-pasmowej, nie ma tych metra i tak dalej, i tak dalej. No i teraz idziemy i mówimy. Pierwsze, Chińczycy. Co robimy? Uwaga, połowę produktów jest już europejskie. Zmieniło się to. Tak to wyglądało. Czytacie, 15 kupców. Uwaga, starosta Piaseczyński wydał pozwolenie na budowę dwóch hal. Obu eksportowe, na Azję. W jednej ma być żywność, w drugiej ma być nieżywność. Sprzedażno, wystawiennicze hale. Po co? Po to, że lądują delegacje z Chin. Jeśli trzeba, jesteście dodani, są telekonferencje, wysłaliście próbki, przywozi wasz przedstawiciel handlowy, w jednym miejscu widzi, co jest najlepszego w Polsce. Bo nikt nie ma czasu jeździć po Polsce. Ba, administracja pana prezydenta Xi wyznaczyła wycieczki chińskiego biznesu i administracji do 3 dni. Jeśli wyrzekł, to musi mieć specjalną zgodę, żebyście się nie rozwijali przy okazji wyjazdu służbowego. Tak to wygląda w praktyce i uwaga, jest bardzo mocno przestrzegana. Sam sprawdziłem, aż byłem zaskoczony, że tak twardo są takie konsekwencje. Co dzisiaj się sprzedaje? Tu już doszły mebel. Tak wyglądają te boksy. Każdy z Państwa był pewnie na Stadionie Narodowym, żeby zobaczyć, jak wygląda jarmark Europa, czy handel tego typu. No to jedźcie teraz i zobaczcie, jak to się zmieniło. Bo jak muszą się zmienić Wasze ekspozycje, jak mądrze trzeba nowo zaprogramować Wasze prezentowanie produktu, jak trzeba nowo popatrzeć na opakowanie. Na każdym etapie. Jeśli się chce. No i teraz uwaga, tu propozycja prosta. Nie tylko pomagamy diasporze chińskiej, wietnamskiej, koreańskiej, ale wymagamy od tych diaspory. Otwierają oni w tej chwili e-platformę. Zetną ją z pozostałymi światowymi platformami. W ramach tego mechanizmu wszystkie produkty z Azji będą miały swoją reprezentację w językach Europy. Co wywalczyłem? Wszystkie produkty z Polski i wszystkie produkty z Europy mogą mieć we wszystkich językach azjatyckich. Bo im jest obojętne, czym handlują. Stwierdzili nagle, że marża eksportowa do Chin, do innych krajów jest wyższa niż marża importowa. Że w imporcie jest dużo większa konkurencja, że jest olbrzymi wolumen. Bo co się stało?
bo w roku 2018 5 było milionów zleceń w Alibabie. W roku 2019 nie ma oficjalnych statystyk, ale gwarantuję Państwu, że co najmniej 10 milionów. Wszyscy myśleliśmy, no nie wszyscy, no. Niektórzy myśleli, że to, co wybudowane zostało Centrum Logistyczne w specjalnej strefie pod Słubicami przy Odrze, to jest to pierwsze z tych wielkich stref Alibaby. Nie, to był DM, trzecia firma handlu internetowego. Alibaba już pracuje nad uruchomieniem 5 centrów handlu internetowego instytucyjnego na tą naszą część Europy. Dlaczego 5? A dlatego, że już jest zamówione kilka tysięcy małych samochodów elektrycznych, które będą jechały w jedną stronę do 150 km. W związku z tym myśli się już o całej logistyce tego procesu. Czy nie czujecie Państwo sytuacji, że w tej chwili jeszcze, kiedy tak dużo rynku handlu wyrobami naczyni wzięły sieci, że te stare hurtownie i tak dalej, no coś trzeba znaleźć na to odpowiedź? Na nowo? Połączyć siły, się zastanowić? Skoro jest 6 tysięcy żabek, w grudniu jedna transakcja 10,80, nie zawsze tej transakcji jednej było mleko, 3 tysiące biedronek, za chwilę 1,5 tysiąca wino. W związku z tym nagle się okaże, że jeszcze mniej będzie tego wolnego handlu, na którym wy macie silniejszą pozycję niż w stosunku do tych wielkich, tej handlowej. W związku z tym pokazuję, tu mówię o tej ofercie, co robimy w tamte strony. Teraz chcę Państwu powiedzieć tak, jeśli przysujecie swoje uwagi, który każdy Wam interesuje, przygotujemy i nie potrzebujecie tu praw autorskich, to damy Wam wszystko z wyjaśnieniem. Co mówić do Chińczyków, już wzory, gotowe prezentacje, tylko włączycie swoje produkty. Tylko dołączycie, czy angielski, czy chiński, czy jeszcze coś innego i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że ja uważam, że my powinniśmy wspólnotowo, zbiorowo myśleć o promocji polskich produktów. W bardzo profesjonalny sposób. To wymaga tylko jednego. Naszej dyscypliny wewnętrznej, koordynacji działań i umiejętności krok po kroku wchodzenia do przodu. Zdaję sobie sprawę, że to nie jest takie łatwe, ale zapewniam, że jeśli przyślecie konkretne informacje i tak dalej, dostarczymy Wam dla każdego kraju. Gdyby okazało się, że potrzebujecie wsparcia, że interesuje Was innych indonezyjskich. Nie wstydźcie się, nie biorę Wam to pieniędzy ani lista. Skontaktujemy Was z przedstawicielem właściwym dla Indonezji. Ba, doprowadzimy do telekonferencji. Bo nie ma potrzeby jeździć, nie tylko dlatego ze względu na koronawirus. Trzeba dobrze przygotować i odbyć po prostu telekonferencję. Ba, trzeba znaleźć wiarygodnego pośrednika. Trzeba wykorzystać to, że cały świat azjatycki siedzi na uczacie. Ręka do góry, to jest na uczacie. Na Facebooku pewnie więcej, tak? Na LinkedInie pewnie więcej, także Wasze firmy, często pasywne. No ale kto jest na uczacie? Skoro z powodów politycznych i innych Facebook nie działa w Chinach. W związku z tym pokazuje bardzo wyraźnie, że także na kanały informowania się, porozumiewania się, przekazywania. No to jest własna taka sytuacja, żebyście zrozumieli, jak ważne są te kwestie kulturowe. 3 lata temu, przez kwartał, dużego polskiego Chińczyka woziłem po poszczególnych polskich zakładach, deklarował, kupował, robił i tak dalej. No dobrze, no ale po tym 6 czy 7 wyjazd jesteśmy na wysokości, pojechaliśmy do Bakowy, jesteśmy koło Sochaczewa, a nagle ten Chińczyk, a obok siedzi ten mój przyjaciel, też polski Chińczyk, strasznie cierpliwie tłumaczy, a ten Chińczyk mówi po polsku. Ten, który był tłumaczony przez te 3 miesiące wspólnych kontaktów. Panie Januszu, czy jestem polszczyzną, a to jest miejsce po jej pierwszej kulturze, bo wie pan, ja były takie czasy, że sprowadzałem do Polski 40% rynku kranu do łazienki. Panie U, pan mówi po polsku. Tak, bo ja mam żonę polską i od 30 lat mieszkam w Polsce. No to dlaczego pan to tłumaczy? A, bo my Chińczycy lubimy wiedzieć, co wy o nas myślicie. Pan świetnie wypada, pan rozumie i lubi Chiny. Rozumiecie? W związku z tym nie może być takiej sytuacji, że jedziemy do któryś z tych krajów, gdzie taką rolę ma polityka i z łatwością sobie żartujemy, wydziwiamy. Z wyższości Europejczyków i Polaków patrzymy na takiego Azjatę. Bo Wam gwarantuję, że w każdej delegacji, która Was przyjmuje, często wśród kelnerów, będzie osoba, która rozumie, tylko że twarz ma kamienną z naszych żartów. Nawet od tej strony trzeba się nauczyć, cenić to, co jest do powiedzenia, nie ruszać polityki, koncentrować się na wszystkim, nie rozpoczynać negocjacji o tym, że macie towar, czy sprzedać towar. No nie, trzeba się poznać.
Nie, trzeba okazać sympatię. Nie, trzeba zjeść ileś kolacji. Dobrze się jest przygotować się z pałeczkami, wyszkolić się, wiedzieć co powiedzieć, wiedzieć co łączy, znaleźć jakiś wspólny cel. Jak ma córkę ten przedsiębiorca powiedzieć, jak ważne jest to, że jesteście dumni, że wasza córka też chce w tym biznesie. A dopiero później, przy trzeciej kolacji, można, kiedy on zacznie rozmowę o biznesie, rozmawiać o przekroczeniu biznesu. Podczas z naszej strony jest taka anglosasko-polska romantyka. Nie, jest ułożone, jak mówimy, jest głową delegacja, prezes spółki giełdowej w Nimbo, do ważnego dostawcy kabli energetycznej. My tu przyjechaliśmy panią kupić, że pan premier chce gadać o polityce, a ja mówię, że wspólnota losu, że zawsze dobre realia, czy my byli w Układzie Warszawskim, czy w NATO, to stosunki z Chinami były przyjazne. No tak trzeba, tak? Że pamięć Schwendlaya, który w 1956 roku powiedział towarzyszom radzieckim, jak zjadł wjeżdżać czołgami do polskiego Poznania. No po powiedzie, no to trzeba powiedzieć, tak? A on jeszcze kawie, a w tym momencie co się dzieje? Chińczyk zamyka komputer, mówi po chińsku do córki prezesa firmy, który jest z Hongkongu, że była taka firma w okolicy, która sprzedawała tanio i on nie pozwoli, żeby szef stracił twarz i zbankrutował i staje od stołu. Jednym gestem, no bo powiedział, że chce kupować tanio. Nie trzeba było jeszcze raz przejść po tym zakładzie i zacząć dyskusję od nowa. Ja musiałem sprostować, jako były wicepremier, że przyjechaliśmy tu kupować najlepsze produkty w najlepszej firmie. I chcemy płacić bardzo dobre ceny. Ba, dążymy i wprowadzimy te produkty na cały rynek europejski. Zwróćcie uwagę, pokazuję Ci, tego typu wydarzeń mniej więcej, jeśli jest będzie potrzebne, żeby zrobić szkolenie dla Waszych działów handlu czy kontaktu międzynarodowego z kultury, jak się przygotować tak dalej, to prosiłbym tutaj Pana Profesora, żeby to zrobić. Zapraszam te firmy, które są innowacyjne i technologiczne, żeby śledziły stronę Izby, www.palenderzy.com, bo tam będą informacje w dziale aktualności, między innymi o formie innowacyjności Polska-Korea. I tu na przykład widzę firmy budowlane, widzę te firmy niektóre techniczne, ale też patrzę w kategoriach takich, że przyjeżdża jakaś grupa, która ma na przykład ubranie z bambusa. Nie znajduję firmy, która jest w stanie rozmawiać na poważne ubranie z bambusa, bo chyba, że ci od mody założyliby te buty z bambusa, bo nawet jak je do ręki wziąłem, no to były. Ale co się okazało, ta firma żyje tak naprawdę stacek do krojenia bambusowych do krojenia profesjonalnych kuchnia. Więc wystarczy jeden telefon do restauracji i sieci, przyjechał cały tabór. Ba, okazało się, że wyeliminowaliśmy 40% marży pośredników. Ta kobieta, przedstawicielka tej firmy wyjechała szczęśliwa. Kocha Polskę. Pomożesz, to ci pomogą. Uszanujesz, to cię uszanują. Zaproponujesz, to też ci coś zaproponują. Jeśli będziesz czekał, jeśli będziesz obrażony, jeśli nie rozumiesz, że na targi to się nie jeździ po to, żeby sprzedawać. Na targi jeździ się po to, żeby potwierdzić, że stać nas na wyjazd do targi. No tak. Że firma żyje i jest gotowa wyjechać. W związku z tym są niektóre nowe formy, pomyśl jak wykorzystywać to, jak pokazać, jak zaskoczyć świat naszą taką solidnością, innowacyjnością i umiejętnością reagowania na niestety przykro mi to powiedzieć mało optymistyczne wiadomości. Bo jeśli popatrzycie część produkcyjną na wyniki ze stycznia i zamówienia w przemyśle niemieckim, to powiem tak, jako makro, którym są doświadczeni. Strach się bać. O żadnym 3,5 i wyżej procenta polskiego PKB nie ma mowy. O żadnym 2,7 nie ma mowy. Więc sobie wyobraźcie, nie wszystkie problemy zostały związane w polskiej gospodarce, kiedy było 5 czy 4, to co będzie, jak będzie 2? Kiedy są tak rozdęte w dalszym ciągu oczekiwania społeczne, że będzie wzrost płac. Kiedy tylko w grudniu nasze młode pokolenie wzięło kolejne 46 miliardów kredytów hipotecznego, 258 tysięcy złotych na 20-25 lat. W związku z tym pod tą presją będziemy. Natomiast taki zbudkiem przyjąć tą informację pana profesora, że w tym regionie, Podlasie, Warmii i Mazurii, nie ma chętny na pracy w zakładach, gdzie jest praca. Na studia, żeby być profesjonalnym pracownikiem. My musimy zacząć inaczej rozmawiać z naszymi rodzinami, z naszymi dziećmi i wnukami. Ej, zamiast poważnej ekonomii matematycznej, etyki biznesu, czy socjologii biznesu, ta pełni ludzi? I politologia? No to tylko jest miejsce, jak jesteś ambitny w telewizji, potrafisz tam dobrze powiedzieć, to paru z was może posłami zostaną. Czeladnik, prawda, tych jadniczych, który
ocenia system prawny w Polsce. Brzmi to imponująco, że Czelabin to potrafi coś tam jakoś powtórzyć z panem. To system też pokazuje bardzo wyraźnie i cieszę się, że tego typu spotkania służą temu, że mówimy świat nauki, zaplecze merytoryczne, firmy, dawcy i biorcy techniki i technologii, bo to jest po prostu olbrzymia szansa. Także deklaruję, że wszyscy ci, którzy napiszą do nas, to zapraszam do współpracy. Naprawdę mamy mocne pozycje. Doszliśmy do takiej sytuacji z Koreą, Indonezją i Malezją, że firmy skazane przez Izbę jeżdżą za koszt biletu na targi. No niedawno miało 26 firm być w Seulu na targach matka dziecko. No to prawie wszystkie żywnościowe mogły się załatać. Tak? No teraz wiemy, co się wydarzyło. No z Korei dzwonili do mnie i prosili Janusz, wyślij chociaż jedną, żeby nie było, że się ktoś powie. Nastawimy banerów Izby, flag polskich. Oni będą mieli duże stoisko za darmo, żeby chociaż jedno. No i jeden, który się wahał do ostatnich chwili, teraz jak usłyszał, to jest w tym porcie znowu, to niestety zrezygnowany. Jak się to uspokoi, do tego wrócimy, więc zapraszam Państwa, żebyśmy mieli w kontakcie. Janusz.pl, info@polanteria.com. Tam są aktualności, są newslettery, wszystko jest do pobrania, możecie Państwo zobaczyć, co i jak robimy. Jeśli są tu na sali firmy z Mazowsza, ostatni komunikat. Marszałek Suzik i jego ludzie uruchomił duże pieniądze na promocję firm proeksportowych. Tak każdy z projektów podstawowych. Jeśli macie siedzibę i oddział na Mazowszu, do końca jutrzejszego dnia można za darmo umieścić się w wielkich katalogach, które przez 3 najbliższe lata będą w świecie promowane. W wersji elektronicznej i papierowej, po połowie pieniądze Mazowsza, druga połowa dotacja unijna z rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. Do wypełnienia proste rozwiązanie. Więc jeśli możecie dzisiaj wysłać SMS-a, wejdźcie na stronę, zobaczcie i wypełnijcie ten kwit, no to dobrze, żeby to się stało. Tyle z mojej strony. Jeśli ktoś chce więcej, proszę napisać. Ja osobiście obsługuję własne i osobiście odpowiadam. A dzisiaj, jak wrócę do domu, to na Twitterze i nie napiszę, że dawno tak profesjonalnej grupy ludzi, którzy wytrzymali moją tyradę, nie słyszałem, bo jestem trochę wypuszczony, jako były polityk. Postawiłem sobie Państwu tutaj różnych mniej czy ważnych, mniej czy bardziej poważnych rzeczy przekazać. Bądźmy razem, żeby się wszystkie odebrać.